Witam Państwa w programie Karty Historii. Znajdujemy się w miejscu nieprzypadkowym, bo w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, która to jest wydawcą rocznika koszalińskiego. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o roczniku koszalińskim, ale również będziemy rozmawiać szerzej na temat regionalizmu, naszej tożsamości kulturowej Pomorza Środkowego. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski, prorektor na Politechnice Koszalińskiej, również kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich, a także przewodniczący kolegium wspomnianego rocznika koszalińskiego. Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak już powiedziałem, zbliżamy się do tej już kolejnej edycji rocznika koszalińskiego. Rozumiem, że te prace nad rocznikiem trwają cały rok, a premiera jest zawsze pod koniec roku. Tak, tak naprawdę nie widać tej pracy, która trwa rzeczywiście cały rok, bo to jest rocznik i premiera jest na początku grudnia zazwyczaj, a w tym roku będzie szczególnie ważna, bo to 50. jubileuszowy numer, ale tak naprawdę redakcja i prace nad nowym rocznikiem zaczynają się wraz z oddaniem bieżącego numeru czytelnikom. Tutaj wielki wkład i praca pani Iwony Sławińskiej, sekretarz redakcji, która gromadzi te teksty, wysyła recenzentom, zbiera je z powrotem, wysyła autorom do poprawy i tak dalej. Więc tych prac, spotkań kolegium jest kilka w ciągu roku, ale taka praca bieżąca odbywa się rzeczywiście każdego tygodnia coś jest do zrobienia w sprawie rocznika i tutaj rzeczywiście osoby, które tak naprawdę społecznie się tym zajmują, odgrywają niezwykle ważną i wręcz kluczową rolę w tym, że od 65 roku to czasopismo się ukazuje. Pan jest redaktorem naczelnym, przewodniczącym kolegium, jest również to całe kolegium i czy wy jako kolegium między sobą rozdysponowujecie te tematy, rozdzielacie, czy może szukać kogoś z zewnątrz, a może ktoś się sam do was zgłasza, jak wygląda selekcja autorów? Tutaj jest różnorodne podejście. Oczywiście zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby opublikować swoje teksty do kontaktu. Oczywiście te teksty też muszą przejść recenzję naukową tak naprawdę, więc staramy się wybierać te najlepsze. Tematyka powinna dotyczyć Koszalina, Pomorza Środkowego, więc osoby, które się zajmują hobbystycznie czy nawet naukowo tymi zagadnieniami z różnych dziedzin nauki czy z różnych dziedzin życia są mile widziane zawsze. Warto się skontaktować albo z panią sekretarz redakcji, albo ze mną i wtedy na obradach kolegium dyskutujemy o tym, jakie artykuły pojawią się w nowym numerze, jacy autorzy, do kogo jeszcze się zwrócić i poprosić o napisanie tekstu, bo tutaj w kolegium są osoby, które znają środowisko, wiedzą, kto w danej tematyce się specjalizuje i wykorzystują te swoje kontakty po to, aby za każdym razem w roczniku pojawiały się jak najlepsze teksty. Czy rocznik koszalński ma status czasopisma naukowego? Jak to wygląda? Rocznik koszalński od początku swojego funkcjonowania funkcjonuje jako czasopismo popularno-naukowe. Nie jest to stricte czasopismo naukowe, aczkolwiek, jak już wspomniałem, posiada recenzje naukowe. Wielu naukowców do niego pisało i nadal pisze, jest z nim związanych. Niemniej jest to czasopismo popularno-naukowe, bardziej nakierowane na popularyzację historii, kultury, tradycji Koszalina i Pomorza Środkowego, ale oczywiście jeśli każdy chętny przejrzy wcześniejsze numery rocznika, to znajdzie tam i teksty takie popularne, ale też teksty naukowe, których nie powstydziłyby się prestiżowe czasopisma naukowe. Pan jako naukowiec zajmuje się między innymi tożsamością Pomorza Środkowego, kulturą, dziejami i rozpoczął pan jakiś czas temu taki projekt badawczy Pomorze Środkowe w dyskursie regionalistycznym. To jest tak naprawdę, gdyby pan mógł wyjaśnić, czym się ten projekt zajmuje, bo to jest także projekt, który także jest namacalnie do sprawdzenia w internecie. Tak, ja z Koszalinem tak naprawdę jestem związany 4 lata, więc dla mnie ten projekt jest takim osobistą wycieczką w historię i tożsamość tego miejsca, w którym mieszkam. Chciałem się po prostu dowiedzieć,
co czyni Koszalin tym, jakim jest, co czyni tą społeczność Koszalina, Pomorza Środkowego, jaka jest pamięć zbiorowa, jakie są odniesienia do przeszłości, a też do współczesności, jakie motywy głównie towarzyszą ludziom w rozmyślaniu na temat tym, czym jest tożsamość regionalna. Więc stąd taki pomysł na projekt i bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało się go finansować. Jest to projekt o tyle ciekawy, że on łączy w sobie właśnie ten aspekt naukowy, który polega na badaniu czasopiśmiennictwa regionalistycznego tu Koszalina i całego Pomorza Środkowego. Polega na gromadzeniu wywiadów z osobami zaangażowanymi w działalność regionalistyczną. I oczywiście efektem takim stricte naukowym będzie monografia naukowa, która mam nadzieję ukaże się w przyszłym roku. Ale też drugim aspektem projektu, myślę, że równie ważnym, jeśli nie ważniejszym, jest popularyzacja. Właśnie tego, co regionalne, głównie rocznika koszalińskiego, bo na nim się koncentruje i rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, jest już gotowa strona internetowa. Świeża, bo to już świeża, kilka dni. Tak, kilka dni. Ona już wcześniej funkcjonowała, ale cały czas nad nią pracowaliśmy, dlatego zdecydowaliśmy się ją opublikować dla użytkowników całkiem niedawno. Tam można znaleźć wszystkie roczniki, wszystkie zdigitalizowane roczniki rocznika koszalińskiego. Dotychczas w wirtualnej czytelni biblioteki koszalińskiej, w której się znajdujemy, były dostępne od roku 2003. My jako Politechnika Koszalińska zeskanowaliśmy od numeru pierwszego, czyli z roku 65 do roku 2002. Więc tak naprawdę w cyberprzestrzeni są dostępne wszystkie roczniki koszalińskie, więc każdy, kto chce się zaznajomić z tym czasopismem, może przyjść do biblioteki, do czego zachęcam, a może też z własnego domu, z telefonu czy z komputera przeczytać dowolny numer. Na stronie publikujemy też skany dokumentów związanych z funkcjonowaniem tutaj rocznika i innych czasopism, wycinki prasowe związane z ruchem regionalistycznym w Koszalinie. Znajduje się też na stronie takie wirtualne laboratorium regionalizmu, które mam nadzieję, że będzie taką przestrzenią do prowadzenia wspólnych badań naukowych. No i mam nadzieję, że już niedługo pojawią się pierwsze nagrania audio z regionalistami, będzie można je odsłuchać, zobaczyć, jak właśnie te osoby, które kształtują naszą tożsamość, które badają historię i kulturę regionalną, postrzegają siebie, postrzegają Koszalin, Pomorze Środkowe. Myślę, że wiele ciekawych elementów na tej stronie jest, a jeszcze będzie więcej. Pan na pewno, kiedy nawet to skanowaliście, te roczniki od roku 65, na pewno je przejrzał, przeczytał. W końcu pan zajmuje się badaniem tych, tych spraw. Jak można porównać albo opisać ewolucję rocznika koszalińskiego do roku 65? Jak to się zmieniało? Treść, autorzy, tematyka? Tu tym pytaniem pan redaktor mi przypomniał o jeszcze jednej rzeczy, która jest na stronie internetowej. Myślę, że jedną z ważniejszych, bo to jest interaktywna bibliografia rocznika. Czyli każdy osoba może sobie włączyć tę bibliografię i przeglądać ją według bibliografii zawartości rocznika. Czyli możemy znaleźć tam tytuły artykułów, autorów, zakres geograficzny, zakres czasowy. Można te artykuły wyszukać, zobaczyć, w którym numerze dany artykuł był i wtedy wejść sobie w inną zakładkę i dany artykuł odszukać. W tej chwili jest prawie 700 tytułów artykułów już wpisanych, wiem, bo sam to wpisywałem, to już taka benedyktyńska praca, ale bardzo ciekawa i myślę, że wartościowa. Natomiast właśnie co się tyczy samego rocznika, to w przeciągu tych niemalże 60 lat, bo przecież pierwszy numer w 65 roku się ukazał, przechodził różne koleje losu, które odpowiadały tak naprawdę temu, co się działo w regionie, bo w 65 to mówimy o dużym województwie koszalińskim, które tak naprawdę w sobie zawierało całe Pomorze Środkowe. 10 lat później, bo w 75 roku jest podział administracyjny na mniejsze. Dotychczasowe województwo koszalińskie jest podzielone na koszalińskie, słupskie, ale też pilskie. Proszę pamiętać, że te południowe fragmenty województwa koszalińskiego trafiają do województwa pilskiego, więc zupełnie w nowych warunkach ten rocznik musi funkcjonować, ale pozostaje wierny takiej zasadzie, że jednak tematyka, która się na jego łamach pojawia, nie dotyczy wyłącznie Koszalina, ale też pojawiają się elementy związane ze Słupskiem, no i z tematyką środkowo-pomorską, bo sam termin Pomorze Środkowe tak naprawdę pojawia się pod koniec lat 60., ale dopiero właśnie
dopiero po podziale administracyjnym z roku 75 wchodzi do takiego szerokiego biegu. Poszukiwano pojęcia, które by mogło łączyć właśnie różne województwa, które wówczas funkcjonowały, i tym pojęciem, które łączyło, tą ideą, która łączyła, było Pomorze Środkowe. No, po następnej reformie administracyjnej w roku 99 to już było o wiele trudniej, bo i Koszalin i Słupsk straciły status miast wojewódzkich, ale sam fakt, że rocznik do tej pory funkcjonuje, co prawda koncentruje się bardziej teraz na samym Koszalinie i tu okolicach niż na całym Pomorzu Środkowym, ale pokazuje taką pewną ciągłość w myśleniu o tym mieście, o całym regionie. Jest to jedno z nielicznych czasopism tak naprawdę w skali kraju, które mają tak długą historię wydawniczą, ukazują się no, szóstą dekadę, więc jest to powód do dumy dla całego, nie tylko dla Koszalina, ale dla całego regionu. Jak pan bada sprawy tożsamości regionalnej i gdyby to można było odnieść do Wielkopolski, do Małopolski, no tam to rzeczywiście są całe pokolenia, rodziny. Tutaj u nas no to dziadkowie mogli przyjechać, czyli jesteśmy gdzieś trzecim, może czwartym dopiero pokoleniem tutaj na tych ziemiach, więc to aż ciężko porównać. Ta tożsamość u nas to jest dopiero chyba raczkująca, można powiedzieć. Tak, z jednej strony mamy trudniej, ale z drugiej też mamy łatwiej. Trudniej dlatego, tak jak pan redaktor wspomniał, że nie mamy wielowiekowej tradycji polskiej na tych terenach, bo oczywiście te tereny w skład państwa polskiego wchodzą od roku 1945 i tak naprawdę ta tożsamość mieszkańców współczesnych buduje się od tego roku tak naprawdę. Więc gdzie nam do Wielkopolski, nie wiem, Kurpiowszczyzny czy Małopolski, tutaj jesteśmy takim właśnie raczkującym dzieckiem w porównaniu z dorosłymi tożsamościami tych regionów, ale z drugiej strony też mamy łatwiej, bo my sami ją możemy kształtować. To nie jest taka zastana tożsamość, która właśnie jest przekazywana przez pokolenia, przez kilkaset lat. Pionierzy, którzy przybyli na te tereny, tworzyli, nie tylko odbudowywali miasta, ale tak naprawdę budowali tożsamość na nowo. Ta tożsamość jest niezwykle ciekawa, niezwykle dynamiczna, bo odnosi się, to jest wręcz fenomen nie tylko na skalę kraju, ale myślę całej Europy i świata, to co dzieje się na tak zwanych ziemiach zachodnich i północnych, czyli włączanie w swoją tożsamość na przykład dziedzictwa niemieckiego, czyli wcześniejszych mieszkańców, z którymi my oprócz miejsca zamieszkania przeważnie nie mamy wiele wspólnego, bo mówimy innym językiem, dominuje inna religia, inne spojrzenie na wiele spraw, a mimo to nawiązujemy w naszej wbudowanej tożsamości do tego dorobku sprzed 1945 roku, chociażby właśnie nazwami ulic, jak na ulica Clausiusa, który był fizykiem urodzonym w niemieckim Koszalinie przecież, a którego w żaden sposób nic nie łączyło z Polską, a mimo to go honorujemy w ten sposób, czy innymi tablicami pamiątkowymi, które znajdują się na obiektach w Koszalinie, w całym regionie. Więc to jest taka tożsamość budowana i jeszcze nieokreślona do końca, ale przez to niezwykle ciekawa i dla badacza, ale też myślę dla samych mieszkańców, którzy mają realny wpływ na to, jaka ta tożsamość regionalna jest i będzie. Też tutaj chciałbym pana zapytać już na koniec, czy zgodzi się pan ze mną, że fenomenem jest zainteresowanie się historią wśród mieszkańców Koszalina, takich amatorów, historyków, którzy tworzą różnego rodzaju strony internetowe, piszą artykuły i rzeczywiście badają tą historię, a historię tak naprawdę niemieckiego Koszalina. Zbierają stare butelki, interesują się tymi budynkami, które tu były mieszkańcami. Są spacery nawet organizowane. I można powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest unikalne i rzeczywiście widać taką wielką modę na odkrywanie tej historii. Tak, to jest nieoceniona rola takich osób, które z własnej inicjatywy, chęci zgłębiają historię miasta czy regionu, bo z perspektywy uczelni wyższej nie wszystko da się dojrzeć. Często są inne priorytety czy inne projekty naukowe, a tu
tak naprawdę historię Koszalina poznajemy dzięki takim osobom jak właśnie pani Iwona Sławińska czy pan Krzysztof Urbanowicz, inne osoby, które angażują się dosyć mocno w zgłębianie historii, a też popularyzację właśnie przez media społecznościowe, przez spacery, przez organizację różnego rodzaju wystaw, warsztatów i tak dalej. Myślę, że jest to nie tylko specyfika Koszalina, ale wszystkich tego typu miast na tak zwanych ziemiach odzyskanych, że interesuje nas też ta historia wcześniejsza, niemiecka, ale też coraz częściej interesuje nas ta historia po roku 1945. No tu też wiele wydarzeń takich formujących miasto miało miejsce, jak chociażby dożynki, które niedługo będziemy 50-lecie od tego wydarzenia świętować. Myślę, że warto też by się tym tematem zająć, bo jak rozmawiam z mieszkańcami, tymi, którzy pamiętają, no to ten współczesny Koszalin powstał właśnie dzięki przygotowaniom i dożynkom w tamtym roku, więc to jest też ważny i ciekawy, myślę, fragment naszej historii, który warto poznać. Kontrowersyjny, bo nie wszystkim te zmiany się oczywiście podobały, ale to już jest inny temat. Chciałem jeszcze na koniec zaprosić widzów do odwiedzenia tej strony. Jaki to jest adres dokładny? tu.tadeuszurszula.koszalin.pl/pomorze. Więc mam nadzieję, że każdy znajdzie ten adres bez problemów. Można przez główną stronę Politechniki Koszalińskiej albo wpisać po prostu w każdą wyszukiwarkę Pomorze Środkowe, Koszalin, to na pewno w jednym z pierwszych wyników będzie właśnie ta strona. Zapraszamy serdecznie na tę stronę. Można zobaczyć całą historię rocznika koszalińskiego, wiele innych artykułów. Na pewno strona będzie w przyszłości poszerzana, bo cały czas trwa ten projekt badawczy dotyczący szukania i badania tożsamości Pomorza Środkowego, na pewno tutaj z podkreśleniem Koszalina. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Karty Historii był doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski, kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich na Politechnice Koszalińskiej i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Rocznika Koszalińskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.